zdemontował nasze bezpieczeństwo. Najpierw Macierewicz unieważnił starannie przygotowane kluczowe zamówienie na 50 śmigłowców wielozadaniowych Caracal. Dziś te śmigłowce chroniłyby polskie niebo. Robił to z pełną wiedzą i premedytacją. On był prowadzony przez Platformę Obywatelską ponad 1300 dni. Mieliśmy kupić 50 francuskich helikopterów Caracal. Nie kupimy ich. Do kontraktu nie doszło, ale to jest decyzja francuska. Ja uważałem, jak wiadomo, w ogóle ten kontrakt za wątpliwy. W kolejnych latach unieważnili też postępowania na pozyskanie 3 okrętów obrony wybrzeża, 3 okrętów patrolowych oraz 18 wyrzutni z systemu HIMARS. Jak to się skończyło? Przewodów 15 listopada 2022 roku. Niezestrzelona rakieta zabija 2 osoby. Po tej tragedii rząd nie wyciągnął żadnych wniosków. Mogło dojść do takiej sytuacji, że jedna z tych rakiet spadła na terytorium Polski. Czy dało się ją zatrzymać? Nie dało się jej zatrzymać. Miesiąc później, w grudniu, pod Bydgoszczą spada rosyjski pocisk zdolny przenosić głowice nuklearne. Znajduje go w kwietniu przypadkowa kobieta. Sprawa przez 5 miesięcy była zatajana przez Błaszczaka. 5 miesięcy minęło, natomiast ta cisza rzeczywiście była, natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym, czyli to było pod koniec kwietnia. Mijają 4 miesiące od tej afery i w sierpniu białoruskie śmigłowce wlatują nad Polskę. Błaszczak początkowo zaprzecza. Po publikacji wideo przez mieszkańców rząd przyznaje, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Oczekiwałbym pewnej stanowczości. Wie pan, to nie jest film. To nie jest amerykański film wojenny, gdzie wszystko jest od A do Z. Po polskim niebie zamiast Caracali latają białoruskie helikoptery. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie?